Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że po raz kolejny mogę wystąpić w murach tutaj tej gościnnej placówki. Chciałbym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o nieistniejącej obecnie grupie społecznej, klasie społecznej, o ziemiaństwie. Ja nie będę może wchodził bardzo szczegółowo w aspekty poszczególnych osób, rodzin, bo chciałbym też o kilku pojęciach, które w kontekście ziemiaństwa, w kontekście całego tutaj tego zjawiska istotne są do wyjaśnienia, bo wiele rzeczy jest mieszanych, szlachta, ziemiaństwo, arystokracja, często te słowa stosowane są zamiennie, a nie do końca słusznie, jeżeli mówimy o szlachcie, o osobach szlachetnie urodzonych, bardziej właściwym jest to dla okresu Rzeczpospolitej Szlacheckiej, dla okresu przedrozbiorowego, a później, i to jest ten okres, kiedy tylko osoby szlachetnie urodzone mogły posiadać ziemię, a później to się zmieniło, w XIX wieku to się zmieniło, więc możemy mówić o ziemiaństwie, bo nie każdy właściciel majątku ziemskiego był z pochodzenia szlachcicem, a nie każdy potomek, jednocześnie nie każdy potomek rodziny szlacheckiej posiadał majątek ziemski. Więc tutaj też trzeba mieć to na uwadze, bo powiedzmy żydowski właściciel majątku w okolicach Waligrodu niewątpliwie ziemianinem mógł być, chociaż kulturowo mógł zupełnie inaczej, zupełnie odbiegać od dotychczasowych właścicieli tego majątku, który nabył. A czym jest arystokracja? Arystokracja, to tak jak się czyta pamiętniki z XIX wieku, to było kilkanaście najbogatszych rodzin ziemiańskich. Kto był arystokracją? No wszyscy wówczas wiedzieli. To był katalog rodzin ograniczony do lubomirskich, do potockich, do sapiechów. Często było też tak, że w szeregi arystokracji zaliczała się tylko jakaś gałąź danej rodziny, a nie wszyscy. Więc tu mówimy o tych najbardziej bogatych, najbardziej wpływowych osobach. O tych, którzy posiadali majątki nie o powierzchni kilkudziesięciu czy kilkuset hektarów, ale już majątki idące w tysiące hektarów. To tutaj trzeba o tym powiedzieć, bo często jest tak, że wszystkich wrzuca się do jednego kosza. Często jest to za sprawą też niestety minionego okresu, gdzie wszystkich, którzy posiadali majątki ziemskie, przedstawia się jako krwiopijców, którzy krwią ludu karmili się przez pokolenia i jak w filmie Miś, nie wiem, czy młodzież tę komedię Barei z czasów słusznie minionych zna, czy nie, ale dzieje ziemiaństwa, dzieje szlachty przedstawiane są, jak tam jest scena muzealna, jak to pan feudalny rozpijał chłopa w średniowieczu, jak właściciel ziemski na folwarku rozpijał chłopa w czasach nowożytnych i tak dalej. I często wiedza o tej grupie społecznej jest do tego zawężana, a nie słusznie. Moim zdaniem oczywiście można się nie zgadzać. I proszę Państwa, tutaj region brzozowski. No region brzozowski to jest takie ujęcie mocno administracyjne, bo historycznie jesteśmy w ziemi sanockiej, województwa ruskiego, na historycznej Rusi Czerwonej, na tym obszarze, który do Królestwa Polskiego przyłączył król Kazimierz Wielki w połowie XIV wieku. Potem to Jadwiga utrwaliła. I proszę Państwa, województwo ruskie ze stolicą w Lwowie, to też trzeba o tym powiedzieć, że nasz region zawsze ku Lwowowi jako ośrodkowi administracyjnemu ciążył i jego zachodnia część, ziemia sanocka, gdzie ten region brzozowski jest w jego centrum. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiedza o geografii historycznej jest znikoma. Jeszcze ludzie czasem słyszą, że my z jakiejś Galicji jesteśmy. Ja nie lubię tego określenia, bo to jest nadane przez zaborców, nadane przez okupanta i na każdym wykładzie o tym mówię, niosąc oświaty kaganek. Może ktoś coś zapamięta, droga młodzież. I tutaj mamy fragment mapy pokazującej regiony historyczne, te polskie regiony historyczne, czyli mapa z książki Tadeusza Szydłowskiego Ruiny Polski. Polecam książkę, ona pokazuje ogrom zniszczeń w kulturze polskiej w okresie I wojny światowej. Wówczas nie jeden dwór, nie jeden kościół, nie jedne miejsce ważne dla polskiej kultury zostało zniszczone podczas działań wojennych, czy po prostu obrabowane, spalone przez wojska przechodzące tędy. I jak mamy obszar województwa podkarpackiego dzisiejszego, ono jest na pograniczu województwa ruskiego przeze mnie wspomnianego, więc tu mamy tą ziemię brzozowską, mówiąc umownie oczywiście, administracyjnie dzisiejszy powiat,
województwa sandomierskiego. Tu niedaleko się województwo sandomierskie zaczynało. Nie byle co jest województwo sandomierskie historycznie. Województwo krakowskie, czyli tam już Beskid Niski, to już historyczne województwo krakowskie. Ja wiem, że to przydługo i chcielibyście słuchać o ziemiaństwie, ale ja jeszcze chciałbym nawiązać do tej ziemi sanockiej, bo teraz powiat sanocki sobie uzurpuje, że ziemia sanocka to ośrodek administracyjny powiatu ze stolicą w mieście Sanoku. Ziemia sanocka to znacznie większy obszar. Przed wojną to jeszcze wiedzieli. Tu jest mapa z wydanego przed wojną jedynego przewodnika po tym naszym regionie szeroko pojętej dawnej ziemi sanockiej, ale troszeczkę większy obszar niż ta ziemia sanocka z czasów przedrozbiorowych. I herb ziemi sanockiej. Współczesny powiat sanocki ma ten herb, ale to nie jest tak, że pojedziecie za Grabownicę i wjeżdżacie na ziemię sanocką. Wy już jesteście na ziemi sanockiej. I jeszcze słówko o Galicji. Galicja, czyli Zaór Austriacki, tak sobie to zaborcy nazwali od Halicza i Włodzimierza, żeby no, twierdzić oczywiście, że to była rewindykacja praw, które odziedziczyli cesarze austriaccy po królach węgierskich. Także nie jesteśmy na Galicji, chociaż Zaór Austriacki Galicją był nazwany. Galicja ma pozytywne skojarzenia za sprawą autonomii z drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku, ale wcześniej Zabór, w którym mieszkali nasi przodkowie, był najbardziej zamordystycznym i też warto o tym pamiętać, bo często się o tym zapomina. I jeszcze jedna rzecz. Dwór to nie tylko mieszkanie. Panie Jerzy, pan patrzy na czas, że się za długo rozgaduje w dygresjach, tak? Jest okej. Dobrze. Dwór to nie tylko mieszkanie. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi dworek. To jest tak infantylizowanie zjawiska znacznie szerszego. Zresztą to, tak samo niektórzy przewodnicy mają tendencję. Cerkiewka, kościółek, dworek. A dlaczego nie meczecik albo synagoszka, jak już tu kiedyś w tych murach powiedziałem. Ja nie lubię tego zdrabniania. Dwór, niezależnie od tego, czy określano go mianem zamku, pałacu, bo często i takie nazwy lokalnie używano. To jest oprócz tego, że mieszkanie, to jest ośrodek gospodarczy dóbr, czasem większych, czasem mniejszych, czasem mających kilkadziesiąt hektarów, czasem mających kilkaset albo i kilka tysięcy hektarów. Wtedy takich ośrodków oczywiście było znacznie więcej. Niegdyś na prawie każdej wsi był dwór, nawet jak nie mieszkał tam właściciel, to mieszkał albo dzierżawca, albo jakiegoś rodzaju plenipotent właściciela. Dwory to oczywiście również zbiory rodzinnych pamiątek, biblioteki, archiwalia, wszystko to, co przez pokolenia było gromadzone. Często nawet jak dochodziło do zakupu dworu, to razem z tym, co przez lata się tam nagromadziło. I te wszystkie repozytoria sztuki, pamięci, kultury uległy zagładzie w 1944 roku, kiedy wprowadzona na sowieckich bagnetach władza ludowa dokonała tak zwanej reformy rolnej, a w rzeczywistości bez odszkodowania odebrania prawowitej własności ziemiańskiej klasie społecznej. Ja to mówię jako potomek chłopów pańszczyźnianych, a nie jako ktoś, kto ma jakiekolwiek ziemiańskie pochodzenie, bo nie mam ziemiańskiego pochodzenia, ale burzy mi się krew, kiedy sobie przypominam o tym 1944 roku i o tym, co zrobiono z tym, co w tych dworach było, już pomijając grabież prywatnego majątku. Oprócz tego dwory oczywiście otoczone były założeniami ogrodowymi. Teraz często w przewodnikach, informatorach turystycznych czytamy o pięknych parkach w otoczeniu jakiegoś dworku. Tutaj ironia. A w rzeczywistości to jest park niemiłosiernie zapuszczony, zdziczały, zniszczony. Bo jak czytam na przykład, że w Bachurzu czy w Bachurcu mamy piękne parki, one nie są piękne, one kiedyś były piękne. Franciszek Starowiejski, znany malarz, urodzony w ziemiańskiej rodzinie w Bratkówce koło Krosna, kiedy podsumowywał to, jak wygląda ogród otaczający jego rodzinny dom, czyli dwór w Bratkówce, gdzie obecnie mieści się szkoła, mówił, tam teraz mieszkają jacyś dzicy ludzie, którzy nawet trawnika nie potrafią odpowiednio przystrzyc. Franciszek Starowiejski słynął z wielu dosadnych stwierdzeń, nie będę cytował przy młodzieży niektórych, bo byłoby niepedagogicznie, ale trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem jego brata, że rok 1944 to jest moment największej tragedii w dziejach kultury polskiej i zbrodni na kulturze polskiej nigdy nierozliczonej. To powiedział ksiądz profesor Marek Starowiejski, znany patrolog, no i też spadkobierca pamięci o ziemiańskich swoich przodkach, brat Franciszka Malarza. To jest też sprawa potencjału, jaki tkwił w rodzinach ziemiańskich, bo często nawet ci ziemianie, którym wszystko odebrano, i tak w PRL-u
odznaczyli się na polu kultury, sztuki i nauki, bo znaczenie edukacji, znaczenie znajomości języków, a także pewien alians społeczny, który posiadali przez pokolenia w dziedzictwie po przodkach, pozwolił im jakoś urządzić się w sytuacji, w której znaleźć się nie planowali. I tutaj przechodząc jeszcze nie w teren powiatu brzozowskiego, ale chciałbym zobrazować tutaj za Miedzą położonym obiektem, tak zwanym zamkiem w Dąbrówce Starzeńskiej, to jak bardzo zmienił się wygląd tych dawnych siedzib. To jest zniszczony przez UPA dawny dwór, pamiętający jeszcze czasy kmitów, dwór obronny. Tak to wygląda teraz, zdjęcie jest sprzed 10 lat. Nie jest wiele gorzej, ale to pokazuje, się wydaje, że to zostało nie wiem, w średniowieczu zbudowane i zburzone. Nie, absolutnie nie. Jeszcze 80 lat temu, 90 lat temu mieszkali tam ludzie. Dąbrówka Starzeńska, tutaj na planie katastralnym widzimy plan tego dworu. Dwor, bo ja zachęcam do tego, żeby nazywać te siedziby dworami, bo jest to chyba najbardziej właściwy termin. O, też miejsce tragedii małżonków starzeńskich, którzy niedługo po ślubie utonęli, kąpiąc się w Sanie nieopodal swojej siedziby, ostatni właściciele tego majątku. Idąc dalej na południe, tu już myślę dobrze wszystkim znany obiekt, prawda, Nozdrzec. Nozdrzec, który tak często wiązany jest z Ksawerem Prekiem, tak, znanym pamiętnikarzem. On co prawda nie urodził się w tym dworze, bo ten dwór powstał znacznie później niż on się urodził, ale takie długie trwanie zawsze mamy na terenie tych siedzib ziemiańskich, bo one powstawały w miejscu albo w oparciu o rozbudowę, o poprzednie obiekty. Dlaczego warto o tym mówić? Teraz upamiętnienie Predka jest za płotem i nawet nie można zobaczyć tablicy poświęconej Prekowi. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Prek, który był głuchoniemym malarzem, pamiętnikarzem, w swoich zapiskach odmalował no, środowisko ziemiańskie z połowy XIX wieku. On prowadził od ukończenia XVII roku życia dziennik, na początku z pomocą matki, której wysiłkiem nauczył się czytać i pisać w kilku językach, więc komunikację ze światem miał drogą pisemną zapewnioną i on no, sprawił, że sporo możemy się o tych czasach dowiedzieć, ale tutaj też apeluję do tego, żeby nie zawężać się tylko do jednego regionu, bo gdybyśmy chcieli tylko mówić o okolicach Brzozowa, no to by nam umknęła znaczna część biografii Preka, bo on 20 lat spędził w Sielcu, w powiecie robczyckim dzisiejszym. Sielec to jest dwór, gdzie Prek w latach 40. XIX wieku zamieszkał i gdzie Franciszek Ksawery Prek dokonał swojego żywota, a spoczął na cmentarzu w Sędziszowie Małopolskim. Także nie ograniczajmy się do podziału administracyjnego, bo potem mamy wybitnego specjalistę od jednej gminy i niestety umykają nam różne połączenia. Ja tutaj nie wchodzę bardzo szczegółowo, tak jak mówiłem, w szczegóły biograficzne, bo to wszystko odnaleźć można w różnych opracowaniach, a chciałbym troszeczkę tak ogólnie też zgromadzonym Państwu powiedzieć. Może to się wyda trochę chaotyczne, ale jeżeli chodzi o pamiętniki Preka, to część historii dotyczącej pięknej Gabrieli, czyli Katarzyny z Jaworskich Starzeńskiej, która też nie mieszkała w tym pałacu, bo on został wybudowany już za Ostaszewskich, ale w tymże miejscu Ksawery Starzeński miał swoje stawy i akwaria oraz bibliotekę ich teologiczną, która chyba była najcenniejszym aspektem jego pasji do ryb. Ksawery Starzeński, czyli mąż pięknej Gabrieli, tej pięknej Gabrieli z tego zdjęcia, z obrazu François Gerarda. Dlaczego o niej mówię? Bo to jest chyba najbarwniejsza postać ziemiaństwa tutaj lokalnego z pierwszej połowy XIX wieku, a jednocześnie postać, która no, odnosiła sukcesy towarzyskie i erotyczne na salonach całej Europy, w Wiedniu, Paryżu, Lwowie. Także tutaj, jak poczytacie o niej szkic biograficzny w książce pana Piskora, to tak 7 ekscelencji je nadałam, to naprawdę, naprawdę można i się ubawić, i zadumać nad znaczeniem czasem jednostek w historii. O, uwiodła nawet, albo została uwieziona, w zależności jak patrzeć,
pasierba znanego Napoleona, czyli Eugeniusza de Beauharnais. Ja tutaj nie będę w szczegóły alkowiane może wchodził. Dość, że nawróciła się na drogę cnoty w drugiej połowie swojego życia, a długotrwałą pokutę odbywała w kościele Bernardynek w Krakowie. Tak, właśnie miała mieć posadzki, tak jak tutaj pani mi sugeruje dokładnie. A patrząc na to, że znacznie szerzej niż tylko jeden region, to mamy tutaj Górę Robczycką. Dwór, który został wybudowany przez jej syna Kazimierza, a sam majątek odziedziczony został po rodzinie Jaworskich, czyli po rodzinie ojca pięknej, a momentami niecnotliwej Gabrieli. I w tymże, w tejże miejscowości, w Górze Robczyckiej, w parku mamy kaplicę grobową Starzeńskich, mocno zdewastowaną. To był los bardzo wielu kaplic, w których spoczywają do dziś często wymieszane i zbezczeszczone szczątki polskich ziemian. Ja o tym też mówię dlatego, żeby pokazać wam, no skąd ta moja moje zbulwersowanie rokiem 1944, bo również te akty profanacji miejsc ostatniego spoczynku także były pokłosiem tego przełomowego w dziejach polskiego ziemiaństwa wydarzenia, jakim była tak zwana reforma rolna. Ale skoro Grabownica, to przede wszystkim nie piękna Gabriela, ale rodzina Ostaszewskich. Tutaj mamy Kazimierza Ostaszewskiego. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na z prawej strony portret pędzla Jacka Malczewskiego. Jacek Malczewski, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy tamtego okresu, XIX wieku, początku wieku XX. Jacek Malczewski też chleb jakoś musiał, na chleb musiał zarobić i bardzo często po prostu za pieniądze malował portrety. I w niejednym dworze można było spotkać portrety właścicieli pędzla Jacka Malczewskiego. Nie był tanim malarzem. Na przykład dziadek Franciszka Starowiejskiego zawsze marzył, że zamówi u Malczewskiego swój portret, ale było to zbytkowne dla budżetu rodziny. Bo my sobie często wyobrażamy, że oni wszyscy opływali tak w dostatki, że nie wiedzieli, co z pieniędzmi robić. A jak czytamy powieść ściśle opartą na faktach pani Starowiejskiej Morsztynowej, czyli ciotki Franciszka Starowiejskiego, no to się dowiadujemy, że na zwykłą kolację to były ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Ja nie mówię, że byli biedni. Oczywiście w dobrach, w ziemi pieniędzy było mnóstwo, ale gotówki z reguły brakowało. Te wystawne uczty, które znamy z filmów, z książek, one były dla gości. A na co dzień to tak niekoniecznie wyglądało. I to, co jeszcze, wracając do tego pojęcia dworu. Dwór to jest więcej niż tylko mieszkanie. Dwór to jest ośrodek gospodarczy. I to nie tylko, że dookoła było dużo ziemi, na której ten wyczerpany chłop pracował. To są różnego, ironia, to są różnego rodzaju również przedsiębiorstwa. Czego dowód mieliśmy choćby w Grabownicy Starzeńskiej, gdzie była stadnina i gdzie była fabryka powozów, w której katalogi zachowały się drukowane do dziś. To były gorzelnie, to były browary. Jak jedziemy przez Niebocko, do tej pory stoi gorzelnia dworska. Tam, gdzie autobusy parkują w pobliżu, nie? Tam jest gorzelnia, prawda? I proszę Państwa, to są przeróżnego rodzaju inicjatywy gospodarcze. I tutaj rodzina Ostaszewskich, jeżeli chodzi o trafne decyzje gospodarcze, to w trzeciej ćwierci wieku XIX przodowała. Na tyle, że dwór we Wzdowie, no, przez lata w okresie PRL-u, ale też już w III Rzeczpospolitej, była to w przeszłości siedziba Uniwersytetu Ludowego, ale przedtem oczywiście dom Ostaszewskich. Dom Ostaszewskich, no i też ważne miejsce z punktu widzenia polskiej awiacji. Polskiej awiacji, dlatego że kiedy mówimy o Ostaszewskich, nie możemy zapomnieć o tym, jak go określił jego biograf Leonardzie ze Wzdowa, czyli o Adamie Ostaszewskim. No, człowieku wielu talentów, człowieku renesansu, ale też strasznym brutomanie, bym powiedział, bo poziom jego wyobrażenia na temat własnej osoby był tak duży, że sam siebie nazywał najgenialniejszym człowiekiem świata. Także postać niezwykle barwna, godna tego, żeby ją poznać.
znał 20 języków, w tym 4 biegle. Sam, podobnie jak Ludwik Zamenhof, był autorem języka uniwersalnego, który nazwał Ost od swojego nazwiska Ostaszewski. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, był pionierem awiacji. Tu na zdjęciu jest płatowiec, trudno jeszcze nazwać samolotem, płatowiec Stibor 1. To był pierwszy polski obiekt latający, maszyna, nie jakaś lotnia, która wzniosła się nad ziemię. Co prawda Ostaszewski twierdził, że się wzniósł 100 metrów nad ziemię, na pewno to trzeba podzielić kilkunastokrotnie, ale niewątpliwie Stibor w powietrze się wzniósł. Ostaszewski, który był bywalcem salonów nie tylko galicyjskich, ale również bywał w Paryżu, Wiedniu, poznał takich pionierów lotnictwa jak Wilbur Wright czy Louis Blériot. Także tutaj z doświadczeniami wymieniał się z innymi kolegami wynalazcami. Ogłosił się królem Antarktydy i zamierzał dokonać samolotem wyprawy na biegun, żeby objąć swoje władanie, bo jednocześnie uważał się za wybitnego specjalistę od prawa międzynarodowego i stwierdził, że znalazł lukę w tym prawie i po prostu to zobowiązuje go do tego, żeby swoje dziedzictwo na Antarktydzie objąć. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, to brzmi kuriozalnie, ale na pewno jest to postać godna uwagi. Szkoda, że ten dwór teraz niszczeje. W zapomnieniu, jakby nie było, jest również grób Leonarda Zewzdowa położony na cmentarzu w Jasieniowie, zarośnięty niemiłosiernie. Jak ktoś nie wie, gdzie on jest, to można się nie znaleźć na cmentarzu jego grobu. W kiepskim stanie znajduje się również dwór, w Jasieniowie są dwa dwory, to jest starszy dwór, który był ośrodkiem majątku, jaki Teofil Ostaszewski kupił dla swojej córki, a siostry Leonarda Zewzdowa, czyli Adama Ostaszewskiego. Także to się niedługo zawali, jak widać już po wyrwanym rogu tego budynku. Także smutny los niejednego zabytku dworskiego. Ale jednocześnie nawet te, które są zachowane, najczęściej są tylko wydmuszkami pozbawionymi jakiegokolwiek wyposażenia. Więc nawet kiedy mówimy, że mamy piękny dworek, to niestety w środku nie ma nic oryginalnego. I to często jest tak teraz, że za wielkie miliony złotych są rekonstruowane dwory, a dalej w środku nie ma niczego, co by było oryginalne, tak na przykład Bieliny w Tarnobrzeskim powiecie. No jest zrekonstruowane, ale to nie jest to, co być powinno. Ale przejdźmy do innej postaci, o której też warto pamiętać tutaj na ziemi brzozowskiej. Zastrzeżeniem oczywiście, że ziemi brzozowskiej nie ma. Profesor Kazimierz Klink, współpracownik profesora Ignacego Mościckiego, późniejszego prezydenta Rzeczypospolitej. Tutaj majątek w miejscowości Wydrna, także tutaj też postać zasłużona dla nauki, związana ze środowiskiem ziemiańskim, chociaż nie z pochodzenia szlachcic, bo to jest właśnie to, od czego zacząłem, że nie każdy, kto mieszkał w dworze i był właścicielem czy współwłaścicielem majątku ziemskiego, był szlachcicem, czy nawet często nie miał pochodzenia szlacheckiego. A w wieku XIX czy XX często było tak, że przedstawiciele Palesty, adwokaci, notariusze, też wzbogaceni na zupełnie innych źródłach utrzymania, nabywali majątki ziemskie, bo to był prestiż w tamtym okresie, a jednocześnie lokata kapitału. Teraz jak jest, powiedzmy, nie wiem, ktoś, kto się wzbogacił, nawet taki mecenas, powiedzmy, co kupuje? Mieszkania kupuje. Oni inwestowali w ziemię. No wtedy nie było, ale też kupowali kamienice, więc i deweloperka mogła zarobić, patrząc tak, no prymitywizując może troszeczkę zagadnienie. I u profesora Klinga w rodzinnej siedzibie gościł w lipcu 1929 roku prezydent Mościcki. To był taka okazja, taki pretekst do zjazdu okolicznego ziemiaństwa. Także tych dworów było sporo, bo to też było ważne, że ziemianie tworzyli zwartą grupę społeczną i jeżeli czytamy w pamiętnikach o sąsiadach, to często chodzi o kogoś, kto mieszkał kilkadziesiąt kilometrów dalej, no ale też odwiedzano się, to był element tego sposobu życia, tej kultury. To było tak, że jeden drugiemu wzorem tym staropolskim nie wypadało, żeby mógł odmówić gościny, chociaż różnie z tym bywało, również jak się czyta pamiętniki. Ale jak czytamy wspomnienia profesora Mycielskiego, wybitnego prawnika, którego babka była właścicielką dworu w Izdebkach, chwilę czasu minionego, świetny pamiętnik, to on opisuje, że właśnie te okolice Brzozowa
Czyli ten skrawek historycznej ziemi sanockiej to był obszar, gdzie cały czas coś z tego sarmatyzmu, coś z tej staropolskiej i gościnności, ale też staropolskich takich anachronizmów przetrwało. On jeszcze opisywał, jak w dobrach jego babki leśniczowie byli zobowiązani, że co roku musi sznurek tam suszonych grzybów przywieźć, przerąbany miał ten, który był wysoki, bo miał, tak jak podniósł rękę, to tak wysoko aż do ziemi. Więc niski leśniczy zbierał mało grzybów, wysoki leśniczy zbierał dużo grzybów. I to było tak wżarte w umysłowość często ludzi, tak samo jak pewne przyzwyczajenia do czasów pańszczyźnianych, tam ułapianie za nogi pana, chociaż już pańszczyzny od 1848 roku nie było, to w Brzozowskim się jeszcze zdarzało. Jeszcze się zdarzało i często jak się rozmawia z osobami, czy rozmawiało powiedzmy kilka dekad temu z osobami starszymi, to często te czasy pańszczyźniane ulegają zatarciu z okresem późniejszym. Chociaż mieszkaniec wsi, chłop miał już swobodę przemieszczania się, to w głowie ta pańszczyzna jeszcze siedziała, bo mentalność zmienia się bardzo powoli. A tak samo właśnie z tymi leśniczymi było, jak czytałem wspomnienia wieszczackich leśników, jednego z leśniczych w Baligrodzie, jak miał właśnie leśniczego z tego terenu, tutaj, z tej części województwa, który właśnie jadąc na urlop przyniósł leśniczemu sznur grzybów. Bo tak trzeba panu przynieść. To prawda, to już nie był pan, tylko przełożony w państwowym nadleśnictwie, ale to często zostawało. Ludwik Erich. Pionier nauk o stosunkach międzynarodowych. Właściciel dworu i majątku w Falejówce. To już gmina Sanok, ale bardzo, bardzo blisko, prawda? Pochodził z spolonizowanej, zasymilowanej rodziny żydowskiej. No, nijak korzeni szlacheckich nie posiadał, ale niewątpliwie właściciel majątku ziemskiego, ziemianin, jak najbardziej. Jego dwór wygląda stąd jeszcze tak nieźle, ale jak zajdziemy na drugą stronę i do środka, to wygląda strasznie. Tu się po II wojnie światowej przez jakiś czas mieściła szkoła. Po wybudowaniu szkoły obiekt opuszczony niszczy je. No i pewnie jeszcze kilka sezonów i śladu po dworze, jak po wielu innych, nie będzie. Tutaj im głębiej w stronę Bieszczadów ruszymy, tym dworów przetrwało mniej. O ile jeszcze w powiecie brzozowskim mamy 17 dworów zachowanych do naszych czasów, to już w powiecie sanockim, to jeszcze stosunkowo sporo, to już w powiecie leskim i bieszczadzkim mamy 5 łącznie razem. 95% dworów w Bieszczadach uległo zniszczeniu. Po części były to dwory spalone przez UPA, bo banderowcy niszczyli dwory. No to było taki też symbol polskiej dominacji, ale też to były miejsca, które wraz z zabudowaniami gospodarczymi wspaniale się nadawały do rozlokowania wojska, więc niektórzy autorzy twierdzą, że to było tylko znaczenie strategiczne, ale ja widzę przede wszystkim to znaczenie w tym symboliczne, bo od tego się nie da oderwać. Ale też bardzo wiele dworów istniało po wojnie i dopiero później było rozbieranych. Także i w tym terenie, i później. Ja chciałbym też się troszeczkę przenieść na północ naszego województwa. Bo mamy tutaj interesujące postaci, o których, no jak się człowiek nie interesuje, nie zagłębi, to się nie dowie. I chciałbym się przenieść w okolice Dębicy, miejscowość Zasów, teraz pisana przez jedno S, przed wojną pisana przez dwa S, gdzie przez kilka pokoleń osiedli potomkowie Feliksa Łubieńskiego, znanego ministra z rządu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Tutaj aż do 1944 roku przez prawie 100 lat mieszkali. I to jest też ciekawy przykład rodziny, która no, też miała i bogatszych, i biedniejszych przedstawicieli, a rodziny, która jakoś w okresie PRL-u odnalazła się. I Konstanty Łubieński, który miał przejąć ten majątek, ale został z niego wywłaszczony, w 1976 roku został członkiem Rady Państwa PRL. Ziemianin z pochodzenia, który kultywował niemalże te tradycje, bo jak był PRL-owskim posłem z ramienia klubu Znak, to przyjmował ludzi ze swojego okręgu niczym właściciel majątku w swoim warszawskim mieszkaniu i prowadził księgę gości, jak to miało miejsce w dawnych dworach. Także można wyjść z dworu, ale dwór z człowieka nie wyjdzie, parafrazując znane przysłowie. Tak wygląda teraz dwór, w którym urodził się Konstanty Łubieński, ojciec Tomasza Łubieńskiego, znanego eseisty, długoletniego redaktora naczelnego czasopisma Nowe Książki. Jest takie opracowanie o dworach na terenie województwa podkarpackiego, Perły w pokrzywach. I to takie zdjęcie zrobiłem jako symbol tego. Co Tadeusz Łubieński robił w swoim majątku? Prowadził szkółkę
kwiatów, głównie róż, oraz sprzedawał nasiona różnych roślin, bo często majątki to jest też aspekt hodowli lasu. Czyli często było tak, że dochody nie były głównie z rolnictwa, ale właśnie z majątku, z lasu znajdującego się w majątku. O Tadeuszu Łubieńskim jego prawnuk co prawda pisał erotoman z Zasowa, bo miał słynąć z licznych, krótkotrwałych romansów nawiązywanych z niewiastami kondycji wiejskiej zamieszkujących w jego majątku. Majątek nie był zbyt obszerny, ale właśnie wyspecjalizowany na produkcję nasion. Tadeusz Łubieński, ojciec Konstantego był również z zamiłowania pisarzem. Mógł sobie na to pozwolić, żeby książki, które były publikowane w niezbyt dużych nakładach własnym sumptem wydawać, ale również działaczem społecznym i politycznym i postulował ograniczoną reformę rolną, bo reforma rolna nie była wynalazkiem komunistów. Postulowano i zauważano jej potrzebę już wcześniej, ale za odszkodowaniem. W okresie międzywojennym to się ślimaczyło, a potem przy użyciu pałki i karabinu przeprowadzono to w 1944 roku. Z kolei córka Tadeusza dużo bardziej istotliwie się prowadziła, została przełożoną Urszulanek w prowincji polskiej i była pierwszą polską zakonnicą, która uzyskała doktorat. Doktorat zrobiła u Szymona Aszkenazego. Jej największym marzeniem było to, żeby się jej promotor ochrzcił, co jednak nie nastąpiło. No i Konstanty Łubieński, przeze mnie wspomniany, który rok przed śmiercią został członkiem Rady Państwa PRL, czyli to był odpowiednik kolegialny, czyli zbiorowy, tam było więcej niż jedna osoba, odpowiednik głowy państwa, odpowiednik prezydenta w okresie minionym. Tutaj informuję młodzież, bo może ktoś nie pamiętać, że takie coś mieliśmy kiedyś w państwie. Czyli ziemianin, który jakoś się odnalazł, ale masę osób zupełnie wykoleiło się i z pozycją, i z majątkiem w wyniku utraty tego, co posiadali. Tu znowu okolice Dębicy, Strzegocice. Zaraz stanie miłosiernie ten dwór, ale no, przetrwał do naszych czasów. Dwór, gdzie urodził się profesor Jan Łopuski. Chyba najwybitniejszy w Polsce specjalista od prawa morskiego, który studiował prawo i handel zagraniczny jeszcze w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej on całe swoje życie zawodowe był wierny ideałom. Nigdy nie podpisał współpracy ze służbami PRL-u, chociaż to umożliwiłoby mu wyjazd na zagraniczne kontrakty w różnych placówkach ONZ-u. On cały czas chciał pozostać wierny pryncypiom i nawet swoje wspomnienia zatytułował Pozostać sobą w Polsce Ludowej. Także postać godna uwagi. O tym, jak bardzo zmieniła się dola tych ludzi, świadczą losy jego ojca, Czesława Łopuskiego, który w 1905 roku, no, mając poglądy socjalistyczne, wyleciał z Carskiego Uniwersytetu w Warszawie i później kontynuował studiowanie nauk przyrodniczych w Paryżu, ten właśnie Czesław Łopuski, a po tym, jak poślubił pannę Pieniążkównę, prowadził majątek w Strzegocicach jako mąż swojej żony. I to był, tam było kilkaset hektarów lasu, którym on zarządzał, co to znajomość hodowli lasu, gdzie on był pionierem, jeżeli chodzi o nieużywanie zrębów zupełnych. Na nowe czasy uważano w ogóle za jakieś kuriozum, lepiej ciąć wszystko, wychodzi taniej w pozyskaniu. A Czesław Łopuski tak nie robił. I jak zabrano mu w 1944 roku bez odszkodowania majątek, podjął pracę w Lasach Państwowych. I był do emerytury nadleśniczym w Lasach Państwowych, tylko to nie są takie zarobki jak obecnie. Wtedy on na emeryturze musiał dorabiać jako stróż nocny w zakładach przemysłowych Trójmiasta, bo żeby móc z żoną związać koniec z końcem, mimo tego, że jego syn był znanym profesorem, to jednak no tutaj pozycja rodziny, jeżeli chodzi o majątkowe sprawy, wyglądała zgoła inaczej. Wspomniałem już o Zofii Starowiejskiej-Morskinowej, ciotce Franciszka i Marka Starowiejskich, urodzonych w Bratkówce, właśnie w tym dworze koło Krosna. Ta książka, ona bardzo dobrze pokazuje życie takiej średnio zamożnej rodziny ziemiańskiej. Oczywiście w porównaniu z przeciętną rodziną chłopską wiele poziomów bogatszą, ale w porównaniu, nie wiem, z Potockimi, z Łańcuta, Lubomirskimi, z Przeworska, Sapiechami, z Kasiczyna, no to były małe misie. To nie było wielkiej zamożności, ale jest to piękna epopeja właśnie rodziny ziemiańskiej. Tutaj ona zastosowała kryptonimy, jeżeli chodzi o nazwisko miejscowości, ale treść jest ściśle pokazująca życie rodziny ziemiańskiej
w połowie XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. I jeżeli ktoś się interesuje życiem ziemian w owym czasie, to oprócz tego, że należy czytać pamiętniki, warto przeczytać tę powieść. To mi zarekomendował ksiądz profesor Franciszek Starowiejski w naszej rozmowie telefonicznej, których tam kilka przeprowadziliśmy. A tu już mamy brata Zofii Starowiejskiej-Morsinowej, która była podporą Józefa Turowicza w redakcji Tygodnika Powszechnego w najlepszych czasach tego czasopisma. Stanisław Kostka Starowiejski, który jest męczennikiem II wojny światowej, zamordowany przez Niemców w Dachau. Przed wojną był działaczem akcji katolickiej. Urodził się w pobliskiej do Bratkówki Ustrobnej pod Krostem. Tu mamy ten dwór nieco przebudowany, ale istniejący, tam też jest skromna izba pamięci, zdaje się, i siedziba koła gospodyń wiejskich obecnie. Ale dwór stoi, oczywiście pozbawiony historycznego przedstawienia. Skoro już było Starowiejskim, to żeby młodzież widziała, jak twórca teatru rysowania i podpora polskiej szkoły plakatu, bo kiedyś było tak, że plakat nie był ordynarnym zdjęciem fotosem z filmu, ale to była sztuka. Więc tutaj Franciszek Starowiejski, człowiek delikatnie mówiąc ekscentryczny, ale barwna postać. Jego brat, ksiądz profesor Marek Starowiejski, wybitny filolog klasyczny i znawca nauki o ojcach Kościoła katolickiego, czyli patrolog. Może ktoś z młodzieży słyszał już tą nazwę, a może nie. I właśnie polecam do czytania zarówno książki księdza Marka, bo tam też są aspekty autobiograficzne, jak i książkę Franciszka Starowiejskiego, Opowieść o końcu świata. To są wspomnienia z okresu II wojny światowej, co prawda nie na Podkarpaciu spędzonych, ale pokazujące to, jak właśnie te ostatnie lata, wojenne, trudne lata istnienia klasy społecznej ziemiańskiej w naszym kraju. I tu jeszcze zamiedzę do województwa lubelskiego, rzut oka. To jest pałac w Łaszczowie, to jest powiat tomaszowski, Lubelszczyzna. To należało właśnie do Stanisława Kostki Starowiejskiego. Podczas I wojny światowej ten pałac został spalony przez rosyjskie wojska. Nie był odbudowany później w mniejszym dworze w Starowiejscy mieszkali. A to był w ogóle majątek szeptycki, bo ten błogosławiony Stanisław Kostka Starowiejski ożenił się z panną Szeptycką, bratanicą metropolity Andrija Szeptyckiego i generała Stanisława Szeptyckiego, który urodził się mieszkał i był właścicielem majątku w Korczynie pod Krosnem. I tu jeszcze chciałbym wejść w Bieszczady, bo ja jestem przewodnikiem po Bieszczadach i Bieszczady nigdy z człowieka nie wyjdą, choćby nie wiadomo, gdzie mieszkał. Rodzina Szramów, też pochodzenie mieszczańskie, potomkowie kolonistów niemieckich z okolic Lubaczowa. Rodzina, która wrzeniła się w majątek w miejscowości Olchowa, bowiem z dziedziczką tego majątku ożenił się profesor Julian Szram, chemik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I tu potem mamy cztery pokolenia profesorów w rodzinie Szramów. Czyli to pokazuje właśnie potencjał, jaki tkwił w rodzinach ziemiańskich. Tu mamy Helenę Szramównę, córkę Juliana, która była historykiem, czy teraz się mówi historyczką sztuki, konserwatorką zabytków i popularyzatorką sztuki ludowej. Ona pracowała jako konserwator zabytków w Wilnie. Przed wojną nagrywała felietony do rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia. Ona postulowała, żeby pamiątkarstwo nie było tandetne, tylko oparte o wzorce ludowe. 90 lat temu o tym mówiła. No i oczywiście też była osobą związaną z taką bohemą artystyczną Wilna. Była członkinią Towarzystwa Smorgonia, do którego należeli polscy malarze, pisarze, poeci. To są obrazy Heleny Szramówny, bo ona była też artystką, malarką. Jej brat, Wiktor Franciszek Szram, profesor nauk rolnych, związany z Uniwersytetem w Poznaniu. Z kolei syn Wiktora, Ryszard Wiktor Szram, profesor biochemii, również ze środowiskiem poznańskim związanym, ale też taternik, alpinista, polarnik, pierwszy polski członek The Explorers Club, prestiżowej amerykańskiej organizacji zrzeszającej podróżników. Czyli tu mamy kolejnego, już trzecie pokolenie profesorskie. I czwarty profesor Tomasz Szram,
profesor oczywiście też prezydencki i również wzorem ojca uczestnik wypraw na Spitsbergen, chociaż historyk. Tomasz Schramm, Uniwersytet Poznański, mówi się o dynastii profesorskiej Schrammów w Poznaniu. A tu już Mikulice, okolice Przeworska. Ja wiem, że jesteśmy daleko od Brzozowa, ale nie sposób nie wspomnieć, tak wyglądał dwór w Mikulicach przed wojną, tak wygląda miejsce podwórze, które spłonął w latach 90. O Jerzym Turnale. Jerzy Turnał, tutaj Państwo mogą kojarzyć jego prawnuka Grzegorza Turnała z piwnicy pod Baranami. Jerzy Turnał nazywany papieżem rolnictwa galicyjskiego. Człowiek, który prowadził wzorowe gospodarstwo rolne w Mikulicach. Ludzie się nawet z zaboru rosyjskiego przyjeżdżali uczyć, jak prowadzić w nowoczesny sposób gospodarstwo rolne, bo ziemianie byli przede wszystkim rolnikami. Mieliśmy dwa rodzaje rolników w dawnej Polsce. Byli włościanie, czyli ludność chłopska, i ziemianie. Włościanie mieli mniejsze, małe majątki, często mikroskopijne, a ziemianie mieli większe, od kilkudziesięciu hektarów do wielu tysięcy. I właśnie Turnał, on uczył innych ziemian, jak z małych areałów uzyskiwać wysokie dochody, i był też inicjatorem utworzenia w 1919 roku wyższych kursów rolniczych, prywatnej uczelni wyższej, gdzie ziemiańskie dzieci i synowie i córki mieli się uczyć gospodarowania, żeby nie tracić majątków, ale majątek pomnażać ku czci własnej rodziny i ojczyzny. Był malarzem, 3 lata studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, po czym w wyniku romansu z pewną piękną Wiedeńką został zabrany przez ojca ze studiów i osadzony w majątku w Mikulicach, i zajmował się już głównie rolnictwem. Z zamiłowania nie tylko do malarstwa zostało mu do końca życia, ale również był pisarzem, pisał takie powieści dotyczące środowiska ziemiańskiego, choć może nie tak osadzone w realiach jak powieść Morsztynowej z okresu już PRL-u. On to w XIX wieku wydawał, to się dobrze sprzedawało, ziemianie czytali jego książki, a widząc wpływy malarstwa Jacka Malczewskiego w twórczości Jerzego Turnała. Kilka lat temu była wystawa jego prac, najpierw w Lublinie, w Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, później również w Przeworsku, w dawnym Pałacu Lubomirskich. A Grzegorz Turnał, który sam mówi, że on został wychowany bez jakiejś takiej szczególnej estymy do swoich korzeni, do pamiątek rodzinnych, ale jedną piosenkę właśnie z tekstem Michała Zabłockiego wykonuje, wspominając o swoim pradziadku, czyli właśnie ojciec ojca mego ojca. Jest ta fraza, którą tutaj Państwo mogą przeczytać, i warto jest wspomnieć o ojcu Grzegorza Turnała, o Stefanie Turnale, który jest profesorem dydaktyki matematycznej, był związany z Uniwersytetem, czy wtedy jeszcze Akademią Pedagogiczną w Krakowie, a później z Uniwersytetem Rzeszowskim. A skoro jesteśmy w piwnicy pod Baranami, to warto wspomnieć również bardzo barwną postać, najstarszą polską blogerkę, zmarłą przed 9 laty, Irenę Zjarochowskich-Szaszkiewiczową. Ona była matką chrzestną piwnicy pod Baranami. Urodziła się w dworze w Babicy pod Rzeszowem, tam jest teraz dom opieki społecznej, i ona, urodzona w 1918 roku, miała po rodzicach objąć majątek jako najstarsza córka i jako jedyne dziecko, które się do tego garnęło. Nie doszło do tego. Po wojnie była salową, barmanką, potem była pielęgniarką, ostatecznie wyjechała do Norwegii. Ale ona przyjaźniła się z Piotrem Skrzyneckim, który u niej kątem mieszkał w jej kawalerce, w skromnych bardzo warunkach. Znała wszystkich przedstawicieli tego krakowskiego kabaretu i środowiska artystycznego. No i też została w jednym z polskich pierwszych komiksów odmalowana w wydawanym w tygodniku Przekrój komiksie Szaszkiewiczowa, czyli Ksylolit w jej życiu. Bardzo ciekawa sprawa, a otarło się to o dyrektora szpitala w Nowej Hucie, w której pracowała, gdzie dyrektor szpitala powiedział jej, że przynosi wstyd imieniu polskiej pielęgniarki, popijając ze studentami. W kabarecie tak to widział pan dyrektor szpitala. No, w rzeczywistości było to znacznie ciekawsza postać. No i też pod koniec życia spisała swoje wspomnienia, a potem została namówiona do prowadzenia bloga w internecie i właśnie mając lat 90 kilka, była najstarszą polską blogerką. I jeszcze
zasłynęła tym, że wraz ze swoimi synami wyruszyła w podróż autostopem nad morze i to zostało w przekroju sportretowane. Ja to, dlaczego ty mówię, wiesz, tak powiem, nie w związku z ziemiaństwem. To była pani z rodziny ziemiańskiej, której pewne zasady wpojono, a musiała nauczyć się żyć w zupełnie innym środowisku. Tu są zdjęcia właśnie z jej występów na scenie Piwnicy pod Baranami. Ona była o półtorej dekady starsza od tych studentów, ale bardzo dobrze się wśród nich czuła i oni też bardzo taką dużą sympatią otaczali panią Jadwigę i panią Irenę nazywaną Kiką. Jej siostra z kolei została komunistką po wojnie, wstąpiła do PPR-u, pisała takie bardzo na zamówienie, takie produkcyjniaki, książki zgodne z wykładnią ówcześnie panującego systemu. No, popadła też w alkoholizm, no, nieciekawie skończyła swoje życie i myślę, że osoby po ukończeniu szkoły ogólnokształcącej mogą nawet nie słyszeć o tej pisarce, która kiedyś wydawała w wielu dziesiątkach tysięcy egzemplarzy swojej książki. I jest taki ciekawy tom pod tytułem Wyrok śmierci, gdzie połowę jego zajmuje opowiadanie I dwór popłynie, autobiograficzny, pokazujący historię tego dworu Babickiego i jej powrotu po 20 latach od reformy rolnej. I ona, chociaż zdeklarowana komunistka, która uważała, że to był wyraz sprawiedliwości społecznej, że ten dwór został zabrany, no to nie mogła zrozumieć, dlaczego niszczono to, co po ziemianach zostało. Na przykład nie mogła zrozumieć, że w skanalizowanym dworze z bieżącą wodą, teraz, kiedy tam była bodajże internet szkoły rolniczej, dlaczego wychodek jest na zewnątrz. Nie? Bo to takie często było cofnięcie się w zestawie. I jeszcze tutaj na koniec, mówiąc o Jarochowskich, warto wspomnieć Konstantego Jarochowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich reporterów prasowych, brata Marii i Ireny. Gwieździedza, tutaj też powiat jasielski. Gwieździedza to jedno z gniazd rodziny Romerów, a jak Romerowie, to Eugeniusz Romer. Kartograf wybitny, człowiek, któremu też między innymi zawdzięczamy Polskę w takim kształcie, jakim odrodziła się w 1918 roku, bo on wydał taki atlas, który był takim propagandowym nawiązaniem do polskich aspiracji, do granic w jak najszerszych ramach. Romer nie miał wielkiej atencji dla szlacheckiego swojego pochodzenia, swoich przodków, ale niewątpliwie przywiązanie do edukacji było dziedzictwem jego ziemiańskich korzeni. Ja sam się urodził jako syn urzędnika w zaborze austriackim. Jego brat nauczył się czytać w wieku 5 lat dzięki zabiegom matki i był jednym z wybitniejszych polskich generałów w początkach II Rzeczypospolitej. Brat Eugeniusza Romera, Jan Romer. I jeszcze tutaj taki rzut oka, jak było, a jak jest, czyli początek XX wieku, pięknie wyglądający dwór w Uhercach, swoje korzenie ten dwór ma w wieku XVI w dworze obronnym rodziny Herburtów. A teraz, ja powiem tak, dokonałem najścia na prywatną posesję i wszedłem do środka. Wygląda to źle, prawda? XVI-wieczne sklepienia. No niestety. A ostatnimi właścicielami tego dworu była rodzina Tillów. Też nijak nie mówimy o pochodzeniu szlacheckim, tylko Ernest Till, wybitny prawnik, profesor Lwowskiego Uniwersytetu, z którego przez kilka dekad korzystali studenci prawa, autor podręcznika, z którego korzystali przez kilka dekad, był właścicielem dworu w Uhercach. On również w Uhercach poszukiwał ropy naftowej. Zresztą tak samo jak ojciec braci Starowiejskich, pan Marian Starowiejski, bo często właśnie z tego względu, że posiadali ziemię, no to korzystali również z tego, co pod ziemią i starano się wydobywać z różnym powodzeniem ropę naftową. Ernest Till został nobilitowany dopiero w 1917 roku. Więc ja tutaj zataczam pętlę i wracam do tego, że nie każdy właściciel, jakby tylko tutaj młodzież droga wyniosła z tego wykładu ten fakt, że nie każdy właściciel majątku to szlachcic, a nie każdy szlachcic miał majątek, to już będę zachwycony. Ale dlaczego ten kadr Smok Wawelski, a sprawa Bieszczadzka na koniec? Dlatego, że Stanisław Pagaczewski, autor przygód profesora Baltazara Gąbki, był wnukiem
profesora Ernesta Thiela. I w swoim albumie krajoznawczym poświęconym Dolinie Sanu, wydanym pod koniec lat 50., wspomina Uherce jako o krainie swojego dzieciństwa. On przyjeżdżał, już wtedy jego dziadek nie żył, ale przyjeżdżał do wuja spędzać wakacje w Bieszczadach, spędzać wakacje w tym dworze, który tak haniebnie dzisiaj niszczeje. A będąc jeszcze w Bieszczadach, pewnie byliście w Zagórzu, w ruinach klasztoru Karmelitów Bosych, tam gdzie teraz Forestelium jest. A niewiele osób wie, że na terenie Zagórza mamy cztery dwory. Mamy dwór na Wielopolu, mamy dwór na terenie wsi Dolina, mamy dwór ten taki strasznie troszeczkę wyglądający pod względem architektonicznym dwór Gubrynowiczów na drodze do Poraża i mamy dwór w części miejscowości nazywanej Zasław. Cztery dwory, których żaden turysta nie odwiedza i właśnie u stóp klasztoru jest dwór Wielopolu. Kiedyś Wielopolu to była samodzielna wieś. Już kończę powoli, Mateuszu, spokojnie. Gdzie urodził się w tym dworze Witold Rylski, pułkownik Legionów Polskich, członek sztabu generalnego Legionów Polskich, syn powstańca styczniowego Augusta Rylskiego i wnuk powstańca listopadowego. I to długie trwanie w rodzinach ziemiańskich, że pokolenie w pokolenie przedstawiciele tych rodzin angażowali się w różne walki o niepodległość, czy później o granice Rzeczypospolitej, to było niemalże regułą. Oczywiście były rodziny, które utraciły swoją polskość, które więzi z narodem całkowicie miały w obojętności, ale jeżeli patrzymy na dzieje polskich zrywów narodowościowych, to musimy o tym pamiętać, że aż po powstanie styczniowe to nie całe społeczeństwo, ale przede wszystkim to społeczeństwo szlachecko-ziemiańskie brało w nim udział. Powstanie styczniowe jest ostatnim takim, jeszcze tutaj oczywiście w dużym uproszczeniu mówiąc, szlacheckim zrywem. Udział ludu był niewielki. Lud dopiero uświadamiał się swojej polskości w przeszłości. Polakiem był ten, kto był szlachetnie urodzony, bo mówimy o tym narodzie politycznym, ale to już nie chcę wchodzić w zbyt daleko idące dygresje. I kiedy mówimy właśnie o tej sztafecie pokoleń w walce o niepodległość, zawsze na myśl przychodzi mi wiersz napisany przez pana, nie Ksawerego, zawsze mi się myli, ale przez pana Żuławskiego. Synkowie moi, poszedłem w bój jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojca, ojciec i dziadka, dziad to z regionami przemierzył, i ojca, dziad to z regionami przemierzył świat. Czyli to jest właśnie też przykład rodziny ziemiańskiej, gdzie poeta streszcza dzieje walk o niepodległość w wydaniu swoich przodków. A rodzina Żuławski to jest dokładnie ta sama rodzina, co Ksawery Żuławski, współczesny reżyser, jak jego ojciec Andrzej Żuławski, też reżyser, ale jego filmy są straszne. Nie lubię Szamanka, jeden z najgorszych filmów, jaki w życiu widziałem. Ale też przedstawiciele potomków rodzin ziemiańskich. A wracając jeszcze do pułkownika Witolda Rylskiego, postać, której życiorys może posłużyć za kanwę filmu przygodowego, bo to jest człowiek, który po służbie wojskowej w armii austriackiej wyjechał do Afryki Południowej, do ówczesnego Transwalu, do kolonii burskiej, gdzie no, utożsamiając się jako mieszkaniec Transwalu z Burami, wziął udział w walkach przeciwko Anglikom pomiędzy pierwszą a drugą wojną burską, a później podczas II wojny burskiej był oficerem wojsk burskich walczących z Anglikami. I tutaj później opuścił Transwal, opuścił Afrykę Południową, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie był znanym działaczem polonijnym, gdzie właśnie Witold Rylski był pod koniec swojego życia prezesem Sokoła, czyli tej organizacji polskiej, która oczywiście stworzona na ziemiach polskich, później miała swoje oddziały za granicą i on był szefem Sokoła na całe Stany Zjednoczone. Zmarł w biedzie i zapomnieniu i tutaj jest wycinek prasowy, gdzie no, utyskuje dziennikarz Ziemi Lubelskiej, tak się to czasopismo nazywało, że no, tutaj rząd nie robi nic, żeby sprowadzić szczątki doczesne tak zasłużonej postaci do ojczyzny. Także nie zawsze ludzie są za życia należycie docenieni. Tak też jest z ziemianami, gdzie o tym ich wkładzie zarówno w walkę o niepodległość, w sztukę, kulturę, w naukę, bo tak jak widzimy, na wszelkich polach możemy znaleźć osoby pochodzenia ziemiańskiego, które odniosły tam sukces. Zresztą ja często podaję takie wyliczenie, co łączy
Marię Konopnicką, Marię Kieliskłodowską, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, czy Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego i wiele innych osób z kultury, zasłużonych dla kultury, polityki, nauki polskiej, właśnie pochodzenie z rodzin ziemiańskich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że to, co Łukasz mówił, jest bardzo ważne. Tamto pokolenie trochę inaczej odbierało, niżeli wy na przykład. Dlaczego był tak liczny udział młodych ludzi w Legionach Polskich? Dlatego między innymi, że był taki pisarz w tamtym czasie, nazywał się Henryk Sienkiewicz, napisał trylogię Pustyni i Puszczy. Zwłaszcza trylogia odgrywała ogromny wpływ na młode pokolenie. Polegało to na tym, że jak wasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie walczyli w Legionach, walczyli w I wojnie światowej, to w plecaku mieli zwykle ogniem i mieczem, któryś z tomów, albo potop. I oni się tym pasjonowali. Dla nich Polska, polskość to była świętość. I myśmy z tego wszystkiego wyrośli. Dlatego tak ważne jest to, co mówimy o pradziejach, to, co Łukasz mówi i to, co Łukasz pisze w swojej książce, bo to jest istotne ku sprawie. Ja chciałbym podkreślić, że dzisiejsze spotkanie doszło do skutku dzięki działalności wspólnej naszej z Fundacją Misji Obywatelskiej. Mamy dwóch przedstawicieli. Jest pan Oskar Jurek, prezes, i Antoni Myjak. Może bym oddał głos jeszcze, prosił o kilka słów. Dziękuję panie dyrektorze, panie doktorze za wygłoszenie tutaj prelekcji. Dzisiaj to spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z panem dyrektorem Adamskim i my to organizowaliśmy też również jako Fundacja Misji Obywatelskiej w ramach projektu Historia oczami Podkarpacia, wolność po podkarpacku. Projekt jest dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej w ramach programu Fundusz Patriotyczny. Projekt dobiega końca, bowiem już to było ostatnie seminarium zorganizowane w tym roku. W poniedziałek jest wręczenie nagród na najlepszy esej historyczny i tam między innymi członkiem jury konkursowego, który ocenia pracę, jest pan profesor Draus. Młodzież wysłała pracę i mam nadzieję, że będziemy ten projekt kontynuować w przyszłym roku, jeśli wystartują nabory. Jeszcze raz panu dyrektorowi dziękuję za pomoc w organizacji spotkania. No i panu doktorowi za wygłoszenie prelekcji. Taka ciekawostka. 2 lata temu, jak zaczynaliśmy działalność fundacji, to właśnie w ramach Funduszu Patriotycznego pan doktor wygłaszał prelekcję w Sanoku. Również o ziemian. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Jeszcze wśród gości chciałbym powitać przewodniczącego Rady Powiatu, pana Henryka Kozika. Są z nami dyrektorzy odpowiadający za oświatę. Jest pan Wiesław Pałka, witam serdecznie. Jest pan Józef Baran. Jest pan z nami duchowo, jest pani dyrektor liceum brzozowi imienia Kazimierza Wielkiego, który kiedyś miał zaszczyt pracować, pani Dorota Kamińska. Dziękujemy. Jest emerytowana dyrektor pani Muzeum Halina Kościńska, którą witam. A w tej hierarchii muzealnej bardzo ważną osobą jest pani Mariola Pisza, przewodnicząca Rady Muzealnej. Witam serdecznie. Myślę, że teraz, gdyby państwo mieli pytania jeszcze do Łukasza, to... A jeszcze jedno zapomniałem powiedzieć. Na dole jest wystawa Agnieszki Mrozek. Gdyby ktoś miał możliwość skorzystania i zobaczenia tej wystawy, to jest z nami autorka prac. Pokaż się, Agnieszko. Właśnie.
Wystawa czynna jest do końca listopada i można zwiedzić jej pracę wszechstronne, bo Agnieszka pisze wiersze, maluje, pisze ikony. Myślę, że to wszystko, co tworzy, to jest takie bardzo popularyzujące naszą gminę, nasz region. Dziękujemy Ci, Agnieszko. No i gdyby ktoś z Państwa miał pytania do autora naszego dzisiejszego wykładu, to proszę bardzo, jeśli kogoś interesuje konkretna miejscowość. Jeśli Łukasz nie powie, to ja mu dopowiem, dobrze? Gdyby ktoś z Państwa miał, to... Ktoś nie daj Boże miał pytania, tak? Daj nie daj Boże. Jeśli można, to ja mam taką wskazówkę odnośnie zmiennicy, bo to jest nasza gmina. Warto zainteresować się doktorem Piotrowskim. Nie wiem, czy słyszałeś, bo ja też niedawno go w sumie odkryłem. Doktor Stefan Piotrowski był astronomem, ostatnim właścicielem zmiennicy i zajmował się tematyką astronomiczną, którą w tym samym czasie zajmował się pewien Hindus, którego nazwiska nie wspomnę, bo te nazwiska są bardzo trudne, ale on za to dostał ten Hindus Nagrodę Nobla, więc ja tak mówię o Piotrowskim, że to jest niedłoższy noblista z zmiennicy. Zmiennicy to prawda dworu nie ma i śladu za bardzo po dworze, ale skoro zajmujesz się taką inteligencją też, profesorami, to zapamiętaj sobie, bo może uda Ci się coś jeszcze wywęszyć w tym temacie. Wśród książek naukowych, które pisał Łukasz, to ważną częścią są te książki popularyzujące nasz region. I myślę, że kiedyś możecie sięgnąć po te książki, bo on świetnie pisze, ma dobre pióro. Takie lekkie i myślę, że łatwo się czyta, zwłaszcza o Bieszczadach. Może się zainteresuje gdzieś tam jeszcze po górze. Dziękuję pokornie, Waszej miłości za dobre słowo. Macie pytania Państwo? Jeśli nie, to pięknie dziękujemy. Na zakończenie zaprosimy Was do sąsiedniej sali, gdzie jest skromny poczęstunek, proszę z tego korzystać. No a dla Ciebie, Łukasz, mamy kwiaty. Gdzie jest Agnieszka? Ona w ręku kwiaty mężczyzna. Mateusz, będziemy raczej wspólnać. Ostatnim razem, kiedy był w maju, dostał piękny bukiet i zapomniał zabrać sobie do domu.